Tarnów, Mielec, Dębica, Dąbrowa Tarnowska. Włodarze tych czterech miast podpisali i list intencyjny w sprawie wzajemnej współpracy. Jak mówią sygnatariusze, to początek tarnowsko-mielecko-dębickiego obszaru funkcjonalnego. Tyle teoria. A co to oznacza w praktyce? Propozycje: chodźmy razem po środki na wspólną strategię dla tarnowsko-mielecko-dębickiego obszaru funkcjonalnego. Jest możliwość dofinansowania nawet 90% takiego opracowania, który wytyczy dla każdego z nas określoną rolę. W tę rolę się możemy wpisać. Na razie bez szczegółów. Ogólnie chodzi o strefy gospodarcze, wsparcie dla przedsiębiorców, wspólne tereny inwestycyjne. O tym, jak dobrze inwestować, a jeszcze lepiej, jak przyciągać inwestycje, doskonale wie Janusz Chodorowski, prezydent Mielca. W tym roku po raz drugi z rzędu w gronie najlepszych prezydentów w Polsce w rankingu Newsweeka. Szukaliśmy własnej drogi i ja mam nadzieję, że znaleźliśmy ją, że przygotowaliśmy dobrą ustawę, która do dzisiaj funkcjonuje, jeśli chodzi o specjalne strefy ekonomiczne. Pomagali nam w tym Irlandczycy. To było przygotowywane nieco inaczej, dzisiaj nieco inaczej to wygląda, ale no, świat idzie do przodu, zmienia się. Wtedy, kiedy to było robione, nie było mowy o wspólnej Europie, o braku granic, to były inne kłopoty, inne problemy. Dzisiaj one są inne, ale ciągle musimy patrzeć na to, co będzie za kilka lat. To, co dzisiaj, to już mamy, ale bez myślenia przyszłościowego nie będziemy się rozwijać. Rozwijać się w ramach tej współpracy chce też Dębica i Dąbrowa Tarnowska. Gmina Dąbrowa Tarnowska podjęła już daleko posunięte prace dotyczące powołania podstrefy, specjalnej strefy ekonomicznej przy Krakowskim Parku Technologicznym w Krakowie. Ale jeżeli ta strefa powstanie, a mam taką nadzieję, to również istnieje możliwość współpracy z Mielecką Strefą Gospodarczą. Więc jest kilka takich obszarów, gdzie możemy współpracować, ale przede wszystkim... To dopiero początek tej małopolsko-podkarpackiej współpracy. Czekamy na konkrety, żeby nie okazało się, że poza dobrymi intencjami nic z tego nie wyjdzie. Julita Majewska, Tarwizja.